dom na wszelkie chwały. Moż Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. Czekał mnie jubilaci, zostali kapłani, wszyscy zebrani na tej dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest jednym z trzech w ciągu roku liturgicznego, kiedy to wspominamy moment narodzenia na tym świecie życia naturalnego. Są to Narodzenie Pana Jezusa, Narodzenie Marii oraz Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela. W przypadku innych świętych i błogosławionych Kościół oddaje im cześć w dniu ich śmierci, czyli w dniu ich narodzin dla nieba. Te trzy wymienione wyżej osoby przychodziły na świat w stanie świętości, czyli bez jakiegokolwiek grzechu. W przypadku Jezusa jest to zupełnie zrozumiałe. Był przecież najświętszym Bogiem. W przybytku Marii Bóg zachował ją od wszelkiej smasy grzechu, gdyż miała urodzić Syna Bożego. Jak chcicie, został uwolniony od grzechu pierworodnego, gdy przemienna Bogiem Maria weszła do domu Zachariasza i Elżbiety, wypowiedziała słowa osłabienia. I wtedy z radością poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Zawołała napełniona byłem świętym i też świętym. Liturgia słowa dzisiejszego święta jest o dziwo bardzo skąpa wypowiedzi dotyczące samej Marii. Zauważamy, że zasadniczą osią tej liturgii jest Jezus Chrystus. Przecież to Jego rodowód dłuższej Ewangelii, przedstawia dzisiejsza Ewangelia, a imię Marii wtrącone jest niejako w tę liturgię witaniem imion protoplastów Jezusa. Aby to w pełni zrozumieć, trzeba uświadomić sobie, że Maria miała spełnić służebną rolę w ekonomii zbawienia. To przecież Chrystus jest Alfą i Omegą, pierwszym, ostatnim i żyjącym na wieki. I osobą posłyszała się Boża miłość, chcąca zbawić świat. Ona miała być i zawsze była służebnicą. Kiedy święto dzisiejsze każe nam pochylić się nad kołyską Marii, to zawsze kieruje nas do Jezusa, którego rodzicielką miała stać się ona. Odwiecznym przeznaczeniem Marii była rola rodzicielki Syna Bożego, Zbawiciela świata. Jej również Bóg przydzielił zadanie wskazywania na Jezusa i kierowania ludzi do Niego różnorodnych i potrzebnych. Bóg w swej przeciwnej opatrzności wybiera wbrew ludzkiej logice to, co słabe, bezbronne i niepozorne, by budować to, co prawdziwie wielkie i najważniejsze. Warto w tym kontekście spojrzeć na nasze własne życie. Ojciec Czesław Kudro, rozważając na święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, napisał przed laty takie zdanie. Bocząc wielkie rzeczy, aby zbudować jeszcze większe, my, technokraci, coraz częściej odczuwamy swoją małość, gubimy i zatracamy sam siebie. Wyrażając zachwyt dla rzeczy wielkich, gigantycznych, pełnych rozmachu, nie pochylamy się nad naszym małym, duchowym światem i dlatego nie słyszymy Bożego zaproszenia ciągającego nas w sferę zadań przeogromnych, w sferę życia z Bogiem, Bogu i dla Boga. Kiedy dziś pochylamy się nad kołyską maleńkiej Marii, staramy się dostrzec to, co istotne dla życia prawdziwego, oddanego Bogu i zrozumieć, że to, co jest małe i słabe w oczach ludzi, jest tym, co Bóg wybiera, aby dokonać rzeczy wielkich i bardzo ważnych. Jeżeli właściwie wykorzystamy łaskę tajemnicy Narodzenia Marii, jeżeli przy jej kołysce sami staniemy się tak małymi jak dzieci, to wtedy może dokonać w nas prawdziwa przemiana naszego życia
na życie dla Boga. Przed obrazem narodzenia Świętej Marii Panny, którego teraz opiekuję, jest to pewnie w renowacji. Rodziliśmy w naszej parafii powołania do Polski. Był taki zwyczaj, że po chrzcie świętym matki na kolanach szły wokół jej ołtarza i wiele z nich kierowało swoje dziecko przez jej przyczynę na służbę Bogu. Nic innego, że od czasu wojny wyszło z naszej parafii 34 kapłanów, z których już 9 nie żyje. Wśród nich są również nasi jubilaci. Ksiądz Antoni, złoty jubilat, ksiądz Kazimierz Jawędowy, czy wreszcie nasi seniorzy, ksiądz Franciszek i ojciec Stefan, żelazni jubilaci. Do tych jubilatów włączany jest również proboszcz parafii 30-lecia, ale nie wiem, jak się ten jubilat nazywa. I wszyscy cieszymy się, wszyscy z jubileuszy. Składamy gratulacje za wszystkie dzieła, które dokonali w swym długim kapłańskim życiu. Równocześnie życzymy, by Jezus, najwyższy kapłan, oraz Maria, którą dzisiaj czcimy w tajemnicy i narodzenia, obdarzał się zdrowiem, siłami jeszcze w dalszej posłudze kapłańskiej. Nie będę już tego rozwijał, tak bardzo wiele tutaj powiedziano właśnie przedstawiciel parafii przy tych życzeniach. W dzienniczku świętej siostry Faustyny czytamy: jasności wielkiej ujrzałem Matkę Bożą w białej sukni przepasaną złotym pasem. Na lewym ręku trzymała dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Tem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: jestem Matką Boską Kapłańską. Tem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę poniosła w niebo i rzekła: Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanów. I znów rzekła do mnie: powiedz to, co widziała kapłanów. Wraz z siostrą Faustyną pragniemy jej słowami również modlić się za jubilatów i za wszystkich kapłanów. O Boski, najwyższy kapłanie, niech z mocy i osierdza Twojego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i siedział diabelski, które ustawicznie zostawia na duże kapłanów. Nieco moc miłosierdzia Twego, Panie, gruszy i wniwec wraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Równocześnie chcemy równocześnie wraz z jubilatami gorąco się modlić o nowe powołania kapłańskie, zwłaszcza tu z tej parafii. Oto by dzisiaj wiele matek umiało ofiarować swe narodzone dzieci na służbę Bogu. By i dzisiaj przed ołtarzem, w czasie wakacji, pękało tak jak kiedyś, tu nawet 7 kleryków. I dlatego wołamy: Boże Przedwieczny, Panie Dziejów, daj polskiemu narodowi, naszej parafii świętych i gorliwych kapłanów, aby lud Twój zawsze był prowadzony w bezpiecznych drogach Twojego Słowa. Przed godziną została beatyfikowana rodzina Ulmów. To rodzina, która daje też wzór naszym rodzinom. Nie bać się rodzić 7 dzieci, poświęcając im Bogu, a jednocześnie poświęcając im ludziom. I ona dla naszych rodzin też będzie takim przykładem, że nie lękamy się urodzić więcej niż jedno czy dwoje dzieci. Bo właśnie najczęściej z licznych rodzin pochodzą powołania kapłańskie. Na koniec prośby. Za serce Marii o taką przemianę właśnie dla nas, abyśmy stając się na jej wzór małymi i uniżonymi, stali się prawdziwie wielkimi w oczach Boga. I o to Jego przecież prosi. Amen. Wierzę pięknego Boga.